Cześć, kanał 365 Dni o Piłce. Jesteśmy po spotkaniu Jagiellonia Białystok Warta Poznań. Remis w Białymstoku, wynik 1-1. Pierwsza połowa bez bramek. Właściwie najciekawiej było w minucie mniej więcej 30, kiedy doszło do faulu, a w konsekwencji czerwoną kartką ukarany został Tiru, defensor gospodarz. Natomiast z boiska musiał zejść Michał Kopczyński z uwagi na uraz w polu karnym po samym fragmencie gry. Niewiele było sytuacji czy takich groźnych akcji. Dużo było gry takiej szarpanej w środku pola, natomiast Warta raczej prezentowała lepszy styl i taki charakter. Widać było, że drużyna Dawida Szulczyka jest na fali wznoszącej. Szybko wydostała się z tej strefy spadkowej i wiosna na pewno jest na ich korzyść i wygląda to w wykonaniu drużyny z Poznania rewelacyjnie. W drugiej połowie widzieliśmy pierwsze bramki, to bramki po jednej dla każdej drużyn. Wynik otworzył Frank Castaneda, znalazł się tam, gdzie wymaga się tego od napastnika, piłkarz, który wszedł właściwie na murawę kilka minut wcześniej, dobił piłkę po strzale. Jeszcze była tam ta sytuacja sprawdzana, bo było na linii spalonego. Widać było umiejętność przewidzenia sytuacji, wiedział, gdzie się ustawić, żeby piłkę dobić. Błyskawiczna odpowiedź Jagiellonii, bramka Prikrila. Przypomniał mi się od razu mecz pierwszej kolejki, kiedy to w Białymstoku Lechia spotkała się z Jagiellonią, tam również wynik 1-1. I Jagiellonia odpowiedziała błyskawicznie, tak samo jak w dzisiejszym meczu, po 2-3 minutach ostatecznie. Remis, gol i Maza jako odpowiedź na bramkę Siseya w tamtym spotkaniu. Boisko to jedno, ale powiem Wam szczerze, ciekawiej było w tabeli tych drużyn a propos tego meczu, no bo trzeba powiedzieć, że gdyby Jagiellonia na przykład wygrała to spotkanie, znalazłaby się na 7 lokacie po tym meczu. Dla Warty również każde oczko miało duże znaczenie. Remis, trzeba powiedzieć, że to jest taki wynik w miarę bezpieczny dla obu drużyn, ale jeżeli zwrócimy uwagę raz jeszcze na tabelę, to jest tam bardzo ciasno, bo od pozycji 9 Piasta Gliwice do miejsca 17, które w tej chwili zajmuje Biała Gwiazda, jest tylko 8 punktów różnicy, więc jest bardzo ciasno. Każdy punkt jest mega istotny i drużyny będą walczyły, żeby na koniec sezonu nikt ostatecznie w tym miejscu dającym spadek do Fortuny pierwszej ligi się nie znalazł. Jagiellonia 1, Warta 1. Dziękuję za materiał, zachęcam do innych moich podcastów oraz zapraszam do subskrypcji kanału, do pozostawienia kciuka w górze i do komentarza pod tym filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.